Witajcie w Kałmucji, jedynym buddyjskim regionie Europy. Żyjący tu lud ceni sobie pokój. Sportowcy, którzy go odwiedzili, stawiają na ostrą zadymę. Na czwartym etapie rajdu Silkway z Astrachania do Elisty to Kusz najbardziej dał się we znaki zawodnikom. Jeśli chodzi o takie wyprzedzanie ciężarówki w kurzu, to praktycznie się nie da, bo 500 metrów jest za nią kurz. Najgorszy problem jest taki, że kurz wpada do oczu. Tutaj na samochodach nie mamy gogli, tak jak na motocyklach, i to jest najtrudniejsze dla mnie szczególnie, myślę, że dla Marka też. Jeśli wpadamy w taki duży kurz, to bardzo często nawet się zatrzymujemy do zera. Bardzo łatwo w takim kurzu wypaść z drogi i bardzo łatwo uderzyć w jakieś przeszkody, których cała masa po obu stronach drogi. Po prostu nic nie widać. Trudy etapu nie ominęły faworytów. Lider Filip Dusze odpadł ze zawodów po dachowaniu, a drugi w klasyfikacji, Jean-Louis Schlesser. Zniszczyliśmy koło. To było przednie koło, które bardzo trudno jest zdjąć, więc straciliśmy 26 minut. 26 minut? W tej sytuacji powody do okazywania dobrego humoru miał świetnie jadący Adam Małysz. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego odcinka. Myślę, że dobra jazda i takie bardzo naprawdę dobre tempo, także też pokazuje to, że przyjechaliśmy na dobrej pozycji. Przyjechaliśmy na czwartym miejscu w klasyfikacji tego etapu. Wskoczyliśmy na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji generalnej prowadzi Władimir Wasiliew, a o jedną pozycję na ósmą awansowali Marek Dąbrowski i Jacek Czachor, którym w trudnym momencie pomogła załoga z zaprzyjaźnionej ciężarówki. Wyprzedzaliśmy ciężarówki, szlak był bardzo wyjechany przez niej. W jednym momencie po prostu wsunęliśmy się podłogą, a koła zostały w powietrzu i musieliśmy czekać na Jarka Kasperuka, żeby nas troszeczkę pociągnął. Dosłownie mecz i pojechaliśmy dalej, ale dziękujemy bardzo. Dwie polskie ekipy w pierwszej dziesiątce na półmetku największego po Dakarze rajdu świata to wielki sukces. Na głównym placu miasta Elista Władimir Ilicz Lenin spogląda w świetlaną przyszłość. Najbliższą przyszłością zawodników będzie Astrachań. Czy będzie świetlana? To się okaże. Marcin Wyrwał, Onet.